Za chwilę staną przed sobą dwa zespoły wielkiej klasy. Czekamy na pierwszy gwizdek. Halo, kłaniamy się Państwu w pas ze stadionu, na którym już za chwilę ciekawie zapowiadające się spotkanie. A mecz komentują dla Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Koszula bliższa ciału, dlatego tak bardzo elektryzuje nas Ekstraklasa. To, co już, Jacku, wiemy na pewno, to to, że czeka nas spotkanie w rozmiarze XXL. Mam przeczucie, że dzisiaj nie będziemy się nudzić, a jak dobrze pójdzie, zobaczymy też kilka bramek. W każdym razie tego nam właśnie życzę. Uwaga, wychodzi sam na sam. Ajajaj, sytuację sam na sam trzeba wykorzystywać. Ale należy strzelać przy takich okazjach z głową, a tutaj uderzenie było zdecydowanie na siłę. A oto w jakim składzie gra dzisiaj Lech Poznań. A oto skład, w którym zacznie mecz Widzew Łódź. Radosław Murawski. Fablowany piłkarz Lecha, ale utrzymują się przy piłce. Sędzia nakazał grać dalej. Jest blisko bramki. Co wykombinuje? Karlström. Dobra okazja na bramkę. Uniemożliwia strzał. Mamy strzał. Było groźnie. Strzał w bramkę, ale solidna obrona. Naprawdę dobra parada. Interwencja efektowna i skuteczna, jak setki razy na boiskach treningowych. Chleb powszedni. Przewinienie. Sędzia zdecydowanym gestem pokazuje, że będzie rzut karny. Byłem przekonany, że sędzia po odgwizdaniu karnego wyciągnie też jakąś kartkę. A tu nic z tego. Niespecjalnie mnie to dziwi. Jedenastka to wystarczająca kara za to zagranie. Kartka to byłaby chyba przesada. Piłka wciąż w grze po tej interwencji. I to by było tyle. Dobre ustawienie w defensywie to połowa sukcesu. Znowu są przy piłce. Dobry odbiór piłki, ale w aut. Wytrzymać ten napór, nie stracić piłki. Lech Poznań rozpocznie grę rzutem wolnym. Kolejosz traci teraz piłkę. Piłka wybita, będzie wznowienie z autu. Radosław Murawski. Radosław Murawski. Jesper Karlström. Karlström. I to tyle z tej akcji. Ma sporo miejsca w bocznej strefie boiska. Wybija tę piłkę. Milić. Mikael Isak. Może teraz ruszyć skrzydłem, zagrozić defensywie. Otwiera się okazja na dobrą akcję. Ależ obrona teraz! Wydawało się, że to musi wpaść. No aż żal byłoby teraz nie pociągnąć skrzydłem. Jest dużo miejsca. O, teraz świetne zachowanie w defensywie. Akcja zastopowana. Bardzo teraz pewna interwencja obrońców. Niweczą świetnie do tej pory budowany atak.
Może być groźnie. I mamy pierwszą bramkę w meczu. Ale radość. Bardzo mocny był ten strzał, może więc właśnie dlatego znalazł drogę do siatki. Zwłaszcza na tej powtórce widać, że nie było tu co zbierać. Znakomite uderzenie, brawo. Prowadzą zatem 1-0. Milić. Isak. Mikael Isak. Lech Poznań bez piłki. Radosław Murawski. Radosław Murawski. Mikael Isak. Bardzo dobra interwencja. Kopnął teraz piłkę w szesnastkę. Ulala, co za refleks! Bramkarz ratuje im skórę. Nikt nie miałby pretensji, gdyby to wpuścił. Strzelali prawie spod bramki, a mimo to wybronił. Poprzeczka, nie ma gola, piłka w grze. Wybicie. Obrońca pokazał, że zna swój fach. Cóż, gdyby w tej akcji padł gol, mecz mógłby wyglądać inaczej. Skoro jednak piłka trafiła tylko w obramowanie bramki, prowadzenie wciąż tylko jednym golem. Będą musieli wymyślić coś naprawdę specjalnego, aby przedrzeć się dzisiaj przez taką defensywę. Może teraz dobrze dograć do partnerów. Nic z tego nie będzie. Przechwyt. Cudowna piłka, spójrzmy. Przechwyt piłki w tercji obronnej rywala. Jak to teraz rozegra? Strzał, ale obok celu, nie tym razem. Radosław Murawski. Olejosz mimo faulu utrzymuje się przy piłce. Zastosowana korzyść. Zegar tyka. Przerwa się zbliża, a drużyna przyjezdna daje sobie radę. Jest spora szansa, że zejdą do szatni prowadząc w tym meczu. Na tablicy widzimy wynik 1-0 i to jest chyba, Tomku, najlepsze podsumowanie tego, co się dotąd wydarzyło w tym meczu. Drużyna radzi sobie całkiem przyzwoicie. Zdobyła bramkę, a sama wciąż ma czyste konto. To dobry prognostyk na drugą połowę. Piłka znowu wyszła za linię końcową, rzut rożny. Słyszymy, ile kibice oczekują po tym rożnym. Nic dziwnego, piłkarze już dawno nie mieli lepszej okazji na wyrównanie. Była okazja, ale cóż z tego, skoro pudłuje. Ośrodkowuje teraz ze skrzydła. No i wybija piłkę. Niebezpieczeństwo zażegnane. Gra wstrzymana. Out po tym wejściu przeciwnika.
Przerwał atak rywali. Do regulaminowego czasu gry doliczamy minutę. Radosław Murawski. A teraz czas na przerwę. Arbiter zakończył pierwszą połowę. Już po zmianie stron i zaczynamy grę, proszę Państwa. Ma piłkę na skrzydle, może przycisnąć. Strata i muszą teraz uważać. Mikael Isak. Radosław Murawski. Lech nie utrzymał się przy piłce. I teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się do gry. Tak, ten pressing się opłacił. Będzie bardzo groźnie. Ma klej w nogach, do przeciwnej bramki coraz bliżej. To musi być bramka! Gol! Ależ piękne nożyce! No, czapki z głów, tak strzelać, to trzeba umieć! Co za umiejętności! Taki strzał wymagał techniki, zwinności, siły, ale i odwagi. Świetne wykonanie i wspaniała bramka. Na razie 2-0. Sędzia pokazuje, że będzie rzut wolny dla Lecha Poznań. Dana interwencja przy dośrodkowaniu. Ogrywa piłkę w pole karne. Tak, sprawa wyjaśniona. Piłka wybita. Dobra interwencja, rywal bezradny. Podchodzą pod pole karne. Jak to rozwiążą? I piłka poza boiskiem. Korner po tym wybiciu. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Jest strzał. Interwencja, wybicie, znakomicie, jak z podręcznika.
Faulowany piłkarz Lecha, ale utrzymują się przy piłce. Sędzia nakazał grać dalej. Piłkarze Kolejorza mogą teraz pociągnąć skrzydłem. Schodzi teraz spod linii bocznej do środka. Rzut rożny dla Lecha. Kibice się ożywili. Przegrywają 2 bramkami. Jeśli wykorzystają ten korner, wciąż mogą coś tu ugrać. Afonso Souza. To musi wejść! Bramkarz teraz spokojnie, nie musiał się wysilać. Mało brakowało, a piłka wyszłaby poza boisko. Lech prowadzi teraz akcję ofensywną. Było przewinienie. Sędzia zdecydowanie wskazuje na 11 metr. Mogą teraz złapać kontakt. Byłem przekonany, że sędzia po odgwizdaniu karnego wyciągnie też jakąś kartkę. A tu nic z tego. Niespecjalnie mnie to dziwi. 11. I piłka ląduje w bramce. Mogło się podobać. Bardzo pewne i spokojne wykonanie tego rzutu karnego. Przy rzucie karnym liczy się intuicja bramkarza, ale też i zwyczajne szczęście. Strzelec ma o wiele więcej możliwości, by wywieźć bramkarza w pole. Tak jak tym razem. Aktualny wynik to 2-1. I teraz mamy przerzut na drugą flankę. Są z akcją w pobliżu pola karnego. Pytanie, co teraz zrobią? Zgrywa w pole karne. Odbija. Chwilowo gasi pożar. Dośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Myślę, że nawet gdyby chciał tak zagrać, to by mu nie wyszło. Milić. Kolejorz mimo faulu utrzymuje się przy piłce. Zastosowana korzyść. Ale korzyść była na tyle iluzoryczna, że sędzia ostatecznie cofa akcję. Będzie rzut wolny. Isak. To się nazywa ciąg na bramkę. To pachnie groźną akcją. Lech Poznań rozpocznie grę rzutem wolnym. Nie rezygnują z doprowadzenia do remisu, to jasne, ale szanują piłkę, rozważnie konstruują akcję. Wyłożenie gdzieś tam na 15 metr. Dobre teraz zachowanie między słupkami. Ma teraz na skrzydle otwartą autostradę. Były widoki, ale zamiast dobrej akcji ostatecznie mamy stratę piłki. Rzut z autu. Uwaga, pusta bramka! Gol, proszę Państwa! Po błędach w ustawieniu gol strzelony właściwie do pustej bramki. No Tomku, takie błędy nie powinny się na tym poziomie przytrafiać. Widać teraz w tej powtórce, że za darmo oddana ta piłka. To nie mogło skończyć się inaczej niż gol.
Mamy więc 3-1. Obie drużyny mają przed sobą ostatnie 10 minut. Afonso Souza. Doskonała piłka za obronę. Uwaga, strzał! I proszę, bramkarz był na miejscu. Tymczasem dojdzie do zmiany. Popatrzmy, czy to zmieni jakoś obraz gry. Obiecujące zagranie przed pole karne. Pewnie teraz kasuje tę akcję. Wciąż prowadzi piłkę, może tu stworzyć zagrożenie. Tak, bramka! Ależ teraz się złożył! Fantastyczne uderzenie! Proszę Państwa, musimy to zobaczyć raz jeszcze w powtórce. Spójrzmy na powtórkę gola. Okiwana obrona nie miała tam nic do gadania. Strzelec zachował zimną krew i z najbliższej odległości pokonał bramkarza. Chyba znamy już zwycięzcę. Spotkanie jest zbyt jednostronne, żeby coś tu się mogło zmienić. Błąd, strata piłki. Milić. Radosław Murawski. Radosław Murawski. Wciąż jest przy piłce. Czy zaryzykuje indywidualny rajd? Ale niestety ta akcja kończy się niepowodzeniem. Cztery minuty doliczone do podstawowego czasu gry. Trochę tych przerw się nazbierało. Uwaga, posyła piłkę w pole karne. Jest komu zagrać. No, szkoda teraz. Ładnie się złożył. Wszystko zrobił jak należy. Zabrakło trochę szczęścia z tego boleje. Została jeszcze tylko minuta regulaminowego czasu gry. I piłka dla drugiej drużyny. Afonso Souza. Milić. Poszedł do przodu, od razu zrobiło się ciekawie. Afonso Souza. Szansa na gola. No i proszę, rzut karny. Tak to musiało się skończyć. Sędzia sięga do kieszeni, uznaje, że to faul, za który należy się co najmniej żółta kartka. Tak, rzeczywiście przepisy są jednoznaczne i samo podyktowanie jedenastki nie byłoby wystarczającą karą. Piłka w siatce. Dla strzelca rzutu karnego wykonanie swojej powinności nie było szczególnie trudne. Bramkarz ma tylko dwie strony, w które może się rzucić. Miał 50% szans, a nawet mniej, bo wyczuć intencje to za mało. Tym razem górą strzelec. Sędzia gwizdkiem daje znak, że to już koniec. Zespół gości wygrywa to spotkanie.
Tak zawsze należy grać i wygrywać w lidze, Tomku. Dwie bramki przewagi świadczą same za siebie. Po takim meczu myślę, że może czuć ogromną dumę. To był futbol nie z tej ziemi. Dwie bramki i to w wygranym meczu. No, ma powody do zadowolenia, ale też te gole nie wzięły się z niczego. Był aktywny, polował na okazję, cały czas skupiał na sobie uwagę obrońców. A mimo to nie powstrzymali go. That's a good one. That's a good one. That's a good one.